Cześć kochani, witam Was serdecznie. Jestem nad moim strumykiem, który płynie obok mojego domu. Słyszycie, jak pięknie brzmi, pięknie śpiewa. Przy okazji zauważyłam tam daleko jakąś butelkę, później to wyczyszczę, ale nie to chciałam powiedzieć. Tylko przechodząc, wracając się do domu z psami, zauważyłam, że apteka Pana Boga otwarła już swoje podwoje. Mianowicie, moi drodzy, mamy już coś pięknego. To znaczy rukiew wodną. Tu jest rukiew wodna, którą ja zaraz zacznę zrywać. Cudowny kosmetyk za darmo. Słuchajcie, jest to roślina tak wspaniała. Ona jest w ogóle na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o właściwości. No takie bardzo specyficzne, ma tak po prostu jest tak napakowana witaminami, jest tak niesamowita i jest, słuchajcie, mówię do pań, do dziewczyn, jest kosmetykiem za darmo po prostu, wystarczy ją zerwać i jest najlepszym kosmetykiem, po prostu ona likwiduje zmarszczki, ona robi piękną cerę. Ona odmładza, jest po prostu cudowna, to jest eliksir młodości i polecam Wam ją bardzo. Rukiew wodna jest, rzadko można ją spotkać. Ja mam takie szczęście, że strumień płynie obok mnie i to taki strumień tutaj w górach, więc ona sobie tu upodobała to miejsce, ale rukiew wodną można kupić, kochani, można kupić na Allegro. Ona kosztuje chyba 2 zł, takie nasionka i teraz można ją wysiać. Wysiać ją można do doniczki, słuchajcie, ona potrzebuje bardzo dużo wody. Wystarczy, to już możecie sobie tam znaleźć w internecie. Na pewno będzie instrukcja przy nasionkach. Jest bardzo prosta w uprawie, nic nie potrzeba z nią robić i po prostu cały czas sobie rośnie i jecie sobie ją do sałatek, do wszystkiego. Jest cudowna, jest bardzo, bardzo, bardzo zdrowa i teraz sobie będę ją zrywać, a później jeszcze Wam szczegółowo powiem w domu, jakie ma ona konkretnie w sobie składniki, jakie ma witaminy i tak dalej. To właśnie ona tak wygląda. Ona jest w smaku tak, coś takiego jak, no, w smaku jest, słuchajcie, taka jak rukola. Także jak ktoś lubi rukolę, no to rukiew wodna jest super. No to ja się wyłączam, będę sobie zrywać, potem pokażę Wam w koszyczku, no i potem nakręcę jeszcze film w domu i powiem Wam coś więcej jeszcze o rukwi. A tutaj jest mój strumyczek. Patrzcie, jaka tutaj czysta górska woda jest. I ta woda, chciałam Wam powiedzieć, ona zmienia swoją czystość już na dole we wsi, bo po drodze ludzie wszystko wrzucają. Ale ja tu jeszcze mieszkam przy samym brzegu, przy samym wypływie z gór po prostu tej wody, więc tego strumienia, więc jeszcze jest czysta. No. Tu jest jej strasznie dużo. Ja oczywiście nie będę zrywać całości, bo zostawiam jej korzonki przede wszystkim, żeby dalej sobie rosła. No, ale już jest, widzę, że jest, czyli wiosna. Tu zapasem już, kochani. No więc słuchajcie, tyle rukwi dzisiaj nazbierałam. Jeszcze nie tak dużo, ale to jest dopiero początek. No, Henia szczeka z tyłu, bo Henia była ze mną zbierać rukiew. Także pozdrawiam na razie. Zobaczymy się później, opowiem Wam jeszcze coś więcej o rukwi wodnej. Na razie, pa. Cześć moi kochani, witam Was serdecznie po wczorajszych urodzinach u Oliwki. Zapraszam do poprzedniego filmiku. A dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć coś o takiej bardzo cudownej roślince, o której którą przed chwileczką widzieliście, bo pani zima powoli odchodzi. Co prawda była u nas jeszcze kilka dni ostatnich, ale już odchodzi i otwiera się cudowna apteka Pana Boga, jak ja mówię, po naszej kochanej, słynnej zielarce Marii Treben. Apteka Pana Boga otwiera swoje podwoje i właśnie jako pierwsze pojawiła się mała pokrzywka i pojawiła się rukiew wodna. Pokazuję Wam tutaj, przed chwilą zresztą widzieliście, którą zbierałam nad strumykiem i słuchajcie, ja się tak cieszę, bo ja zbieram tę roślinkę co roku i ona jest po prostu cudowna, ona jest najlepsza, nie ma nic lepszego dla zdrowia i w ogóle i dla urody i ona jest po prostu najlepsza, to jest numer jeden dla mnie, jest po prostu cudowna. Zachęcam Was serdecznie do zbierania rukwi wodnej, a jeśli nie, no to możecie kupić, zaraz Wam to wszystko opowiem. W każdym razie, dlaczego warto ją zbierać? Słuchajcie, rukiew wodna jest, została, nie, inaczej powiem, rukiew wodna
Jej, jej, jej. Dobra, ja tak strasznie lubię tę rukę wodną, że nawet nie wiem od czego zacząć, wiecie? Jest po prostu, ona jest na pierwszym miejscu najbardziej odżywczych pokarmów świata w tej chwili i zdetronizowała niestety mój ukochany jarmuż. Jest wyżej niż jarmuż, jest wyżej niż szpinak, jest wyżej niż marchew. W ogóle niż jabłka, także jest na pierwszym miejscu takiej z listy Andy. To jest taka lista, którą podlinkuję wam na dole. Jest to lista, którą stworzył dr Joel Fuhrman i ona opiera się na tym, opowiada, po prostu tam są brane pod uwagę wartości odżywcze w 100 gramach rośliny, w 100 gramach, niekoniecznie rośliny, bo ta lista Andy obejmuje wszystkie pokarmy, łącznie z mięsem, z mlekiem, z serami. Ja wam podeślę linka na samym dole, możecie sobie zobaczyć, jakie pokarmy są najbardziej wartościowe, a jakie najmniej, według tej listy amerykańskiej. No i właśnie na 100 gram, ile ma 100 punktów, i jarmuż miał do tej pory też 100 punktów, ale w tej chwili już jest rukiem wodna. Jarmuż nadal ma 100 punktów, ale jest ex aequo, musi dzielić to miejsce niestety na samej górze z rukiem wodną. I powiem wam, rukiem wodna, inaczej rzeżucha wodna, została tak dopiero niedawno odkryta przez naukowców, tak? Bo ona w ogóle już znana była w starożytności i faraonowie dawali ją swoim robotnikom, żeby szybciej piramidy dla nich budowali. Grecy jedli ją dla wzmocnienia intelektu. Pisarze rzymscy też właśnie stosowali, jedli ją, aby Muza im bardziej dopisywała. Wojownicy, idąc na wojnę, właśnie rzymscy czy greccy, jedli też rukiew wodną, żeby wzmocnić swoje siły. No i później, słuchajcie, tak ta rukiew sobie egzystowała. Ludzie jedli ją, aż do Europy przyszła w XVII wieku i pierwszy raz była w Erfurcie w Niemczech. No i bardzo lubią ją jeść Napoleon, to tak jako ciekawostkę powiem. I później o niej słuch zaginął, tak jak o wszystkich fajnych takich rzeczach. Zaginął o niej słuch i dopiero niedawno wraca, słuchajcie, do łask. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest roślina ze wszech miar wartościowa i warto ją wkomponować w swój posiłek. I właśnie teraz zaczyna się sezon na nią, bo później, kiedy będzie kwitła, to ona już nie jest taka smaczna. Można ją jeść jeszcze, ale nie jest taka smaczna. I powiem wam, co ona ma, dlaczego ona jest tak wspaniała. Ja się tak ucieszyłam, że już dzisiaj była nad strumykiem u mnie, po prostu od razu wypatrzyłam. Mówię, muszę ją wziąć, muszę ją zebrać. No i założyłam kalosze i zlazłam do tego strumyka, bo ona rośnie praktycznie we wodzie. No i przyniosłam sobie taki koszyczek i właśnie będzie sałatka na obiad. I teraz co ona ma? Ona ma mnóstwo witamin, ma witaminy, bardzo dużo witaminy A, czyli jest bardzo dobra na skórę i na oczy. Ma bardzo dużo witaminy K, ma witaminę B1, B2 i B6, ma mnóstwo witaminy C, ma flawonoidy takie jak zeaksantyna i kwercetyna, które są niesłychanie silnymi antyutleniaczami, czyli wymiatają z ciała wolne rodniki, czyli po prostu wspierają nasze zdrowie. Ma luteinę, czyli luteinę, która jest niezwykle dobra dla oczu, warto ją jeść. Patrzę tutaj jeszcze, czy ja czegoś nie zapomniałam, bo ja też wynotowałam. Aha, rukiew wodna ma bardzo silne działanie antynowotworowe. Potrafi naprawiać uszkodzone łańcuchy DNA i naprawiać je i potrafi przeciwdziałać, potrafi wspomaga po prostu, znaczy jak gdyby działa w naprawianiu komórek rakowych w raku piersi na przykład, przede wszystkim. To już jest stwierdzone. I ma oprócz tego, a dlaczego w ogóle ona jest, dlaczego w tytule użyłam, że jest najtańszym kosmetykiem świata? Bo jest, bo słuchajcie, bo ma niesłychanie silne działanie odmładzające. Ona działa tak niesamowicie mocno na skórę. Rukiew wodna potrafi spłycić zmarszczki, wygładzić skórę, wypełnić ją ładnie. Potrafi wygładzić takie przebarwienia, je zamaskować, znaczy nie zamaskować,
zamaskować, tylko zlikwidować. Jest bardzo, bardzo silna, właśnie ma takie bardzo silne działanie odmładzające, dlatego jedzą ją gwiazdy Hollywood i wszelkie celebrytki. No, jest bardzo modna, po prostu w ogóle generalnie jest bardzo modna wśród gwiazd Hollywoodu. Ona działa cuda, ona jest lepsza niż najdroższy kosmetyk świata, także jak na przykład macie iść sobie kupić jakiś drogi krem, to lepiej naprawdę zainwestować w rukę wodną, a powiem Wam zaraz, ile trzeba w nią zainwestować, to się będziecie śmiać, dziewczyny. I tylko mówię, to jest ona, bo jeśli ma coś działanie odmładzające, to ma też działanie po prostu uzdrawiające, ma bardzo silne działanie uzdrawiające, nie uzdrawiające, prozdrowotne, tak? Bo ja unikam takich słów uzdrawiające i tak dalej. Ma działanie prozdrowotne, czyli jest bardzo dobre dla zdrowia, bo jest to logiczne, jak ma działanie odmładzające, to znaczy, że komórki się odmładzają, komórki jak się kiedyś odmładzają, po prostu wpływają na wygląd całego ciała i skóry. No i właśnie ta rukiew wodna ma takie właściwości. Poza tym oczyszcza bardzo dobrze wątrobę, ma też, działa bardzo dobrze na wątrobę, bardzo dobrze na układ trawienny, na układ krwionośny, oczyszcza organizm z toksyn, bardzo silne działanie ma, takie właśnie silnie działające, oczyszczające z toksyn. No i cóż jeszcze mogłabym Wam tu o niej powiedzieć, bo po prostu chyba więcej nie można, słuchajcie, bombą, ma tych oksydantów, o których wspomniałam, ma tak strasznie dużo, że właśnie dlatego jest na pierwszym miejscu tej listy Andi i Amerykański Instytut Prewencji Chorób, Amerykański Instytut do Spraw Kontroli Prewencji i Chorób, tak, właśnie on ją też na sam szczyt wywindował jako roślinę, którą naprawdę warto, warto, warto jeść. Teraz powiem Wam, jaki jest minus tej rośliny. No dwa minusy są. Jeden pierwszy jest taki, że no właśnie to nie jest minus. Ona jest bardzo silnie moczopędna, czyli ludzie, którzy mają takie problemy na przykład z nerkami, po prostu ci, którzy wiedzą, że nie powinni brać takich środków moczopędnych, no to właśnie nie to, że nie można jej wcale jeść, bo ona jest po prostu ma tak dużo wartości, że zawsze warto, tylko że tacy ludzie po prostu nie powinni jeść za dużo. No, a minus jest właściwie, to jest jedyny, no bo ten właściwie to nie był minus, no bo działanie moczopędne też jest dobre, żeby po prostu takie zbędne płyny, zbędną wodę z nas odprowadzać, kiedy jesteśmy napuchnięci, ale ona ma jeden minus i minus jest taki, że trudno ją znaleźć po prostu. Niestety jest bardzo rzadką rośliną. Bardzo, bardzo rzadką. Rzadko ją spotkać można, no bo nie każdy z nas, albo mało kto mieszka nad potokiem i w dodatku nad potokiem czystym, w górach, tak jak ja. Więc ja mam to szczęście, że ją zbieram, ale jest inna możliwość, po prostu można ją kupić, na przykład na Allegro. Kosztuje chyba torebka nasion, chyba ze 2,50, naprawdę, i można sobie to wysiać w takiej doniczce i tylko cały czas dbać o to, żeby ona dostawała dużo wody, bo rukiew wodna kocha wodę. Rukiew wodna kocha wodę, to jest roślina wodna. Jak sobie kupicie to, to możecie sobie przeczytać instrukcję, na pewno będzie na nasionkach, jak to się robi. I teraz to trzeba zrobić, bo teraz się zbliża wiosna i ona będzie ładnie kilkować i będziecie mieć piękny kosmetyk za 2 złote. Naprawdę, kosmetyk, eliksir zdrowia i młodości za 2 złote. Polecam bardzo serdecznie rukiew wodną, czyli rzeżuchę wodną. A jak smakuje? No smakuje, powiem Wam, smakuje, ja bym powiedziała, smakuje jak rukola, i taka jest troszkę jeszcze bardziej mocna, także taka chrzanowa rukola, tak bym powiedziała. No więc ja dzisiaj będę robić tę sałatkę z rukoli z rukwi, to sobie ją zaraz będę robić. No i się z Wami żegnam. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, no i w ogóle, że jesteście. Udostępniajcie moje filmiki, bo takie lajki to one tam fajnie, że są, ale fajnie jest też udostępniać gdzieś, jak macie jakieś strony na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie, gdziekolwiek, bo wtedy te filmy się po prostu moje rozchodzą i ludzie będą więcej do mnie przychodzić. Także, a ja bym chciała też, żeby panie sobie tej na przykład takiej rukwi wodnej, żeby wiedziały, bo mało kto o tym wie. Po prostu ona nie jest w ogóle taka popularna. Ona dopiero wchodzi po prostu w
że tak powiem, w obieg ponownie. A szkoda, żeby tak wiedza o niej się marnowała, bo to jest cudowna roślina. Ja tak myślę sobie, dlaczego trudno ją tak dostać w sklepach też. No bo ona jest dość, po prostu nie chce im się chyba na przykład w jakichś Lidlach czy gdzieś w Biedronkach ustawiać pojemniki z wodą i w środku te rukiew trzymać. To jest takie dość kłopotliwe, podejrzewam, że to dlatego, ale naprawdę warto ją sobie kupić. Rukiew wodna, ja wiem, że jest na Allegro. No i jest po prostu super, naprawdę super. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do następnego. Ja od jutra zaczynam swój post. Post doktor Ewy Dąbrowskiej. Trzymajcie za mnie kciuki. Także ta rukiew mi się bardzo przyda w tym poście generalnie. No i jak ktoś robi taki post teraz, no to bardzo bym się cieszył, jakby mi opowiedział, to może będziemy sobie robić razem. Nie to, że ja kogoś tam zmuszam czy zachęcam. Po prostu ja to robię i no i cieszę się bardzo już na to. Kasia robi już dzisiaj, pozdrawiam cię Kasieńko. Olga robi jutro, pozdrawiam cię kochana moja Olgo. Może jeszcze słyszałam, że dziewczyny jakieś też tutaj na moim kanale opowiadają, że robią. Wszystkie was pozdrawiam dziewczyny. No i trzymajmy się razem, róbmy to co najlepsze dla naszego zdrowia, no i przy okazji dla naszej urody. I no i naturalnie jeszcze raz pozdrawiam Oliwkę, kochaną Oliwkę. Mam nadzieję, że się lepiej czujesz, bo słyszałam, że trochę się rozchorowałaś po tych urodzinach. No to na razie, papa, kochani. Już mam te witaminki wypisane. Nie, to trudne nazwy. No to na razie, papa. Pa.